pojawiły się te nowe osoby na planie i tak udało im się dostosować do państwa rodzinki, powiedzmy to. No ale to, bo to działa w dwie strony. Po pierwsze, do takiej rodzinki się nie dobiera osób, które by nie pasowały. To się po prostu czuje, kto będzie pasował, a kto nie. Więc... A z Kasią Glinką akurat tak się składa, że pierwszy raz pracuję właśnie przy tym serialu. Natomiast z Dorotą, czyli Dodą, mamy zupełnie no, takie bliższe związki zawodowe, ponieważ myśmy zaczęły grać razem w teatrze. W zeszłym roku miałyśmy premierę w Teatrze Imka i gramy razem w spektaklu z Dorotą. I Dorota zrobiła zresztą moim zdaniem bardzo dobrą rolę i bardzo fajnie nam się pracuje. Siedzimy sobie razem w garderobie, się kolegujemy. I rzeczywiście widzi pani Dorotę jednak na tej scenie aktorskiej? Nie, no ja myślę, że naprawdę Dorota jest naprawdę jest świetna. Bardzo podoba. Ja się w ogóle bardzo cieszę, że ma taką rolę napisaną w Daleko od Noszy. No, ona pasuje bardzo. No właśnie, podpytaliśmy też Dorotę, że podobno w następnym sezonie będzie i co nas więcej. No ja mam nadzieję. Dobrze by było, tak? Tak, no i dobrze by było. Zobaczymy, jak to będzie z tym drugim sezonem, ale no oczywiście, poza tym nie zdradzajmy może też, chociaż nie, no, bo ja nie wiem, Dorota się pojawia chyba w ostatnim odcinku, więc żebyśmy widzom nie zdradzili niespodzianki, no ale Dorota jako taka zapowiedź kolejnych odcinków pojawia się pod koniec tej serii. I ma bardzo śmiesznie wymyślony wątek. No mnie bardzo śmieszny. Ale te kolejne odcinki są już kręcone, czy jeszcze nie? Ten następny sezon? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze czekamy. Czyli gorących wątków z nowego scenariusza jeszcze nie może nam pani zdradzić? Nie bardzo chyba mogę, bo popsułabym państwu może przyjemność.